Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie i wschodzie obszar wysokiego ciśnienia, nad pozostałą częścią kontynentu niżej z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wyż, a do kraju napłynie ciepła i wilgotna masa powietrza. Na południu pogodnie i słonecznie, na północnym zachodzie zachmurzenie duże i całkowite, nad pozostałą częścią kontynentu zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Opady deszczu przewidziane są w Londynie i Paryżu. Najchłodniej 21 stopni w Londynie, najcieplej 36 w Madrycie. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Nad obszarem całego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Opadów deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy Zielonej Góry i Białegostoku. Temperatura od 20 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 27 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Niewielkie wahania ciśnienia na barometrach 1013 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.